Witam Państwa. Dzisiaj naszym, czyli portalu Araba 21 i Centrum Jana Pawła II, gościem, no trudno powiedzieć w tym przypadku gościem, jest wicedyrektor tegoż. Jest gospodarz miejsca. Jest gospodarz, gościem jest gospodarz, także tak. Diakon Bogdan Sadowski, podkreślam diakon, ponieważ dyskusja, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać o kapłaństwie. Punktem wyjścia jest tekst, który pojawił się na portalu Michała Wojciechowskiego, Jaka przyszłość kapłaństwa, który wywołał nadzwyczaj ożywioną dyskusję, tam jest ponad 100 wpisów. Natomiast ja bym chciał pójść troszkę w inną stronę, bardziej mniej to, którą wskazała dyskusja, a bardziej to, którą wskazał ten pierwotny tekst, który stał się dla niej punktem wyjścia. Otóż, jak wiadomo, znaczy no to jest pewien, myślę, pewien banał, ale warto to przypomnieć, że w chrześcijaństwie mamy to, co, że tak powiem, przyniósł założyciel oraz no i to, co, że tak powiem, wniosła tradycja. No i mamy, czyli możemy powiedzieć, mamy ten element boski, no i mamy ten element czasem do bólu ludzki, czyli to, co wnosimy my i nasza i pewne formy kulturowe. I teraz spór zwykle polega na tym, co należy do jednego, co należy do drugiego. I w tym kontekście pytam ciebie, jak możemy odpowiedzieć na pytanie, jaka przyszłość kapłaństwa? Co twoim zdaniem wymaga zmiany, bo tutaj te listy tych postulatów są bardzo różne, są bardzo długie, często bardzo krótkie. Jak ty to widzisz? Czy ja wbrew tym takim bardzo mocnym medialnej presji byłbym dużo bardziej spokojny o los kapłaństwa. To tego trzeba zacząć. Myślę sobie, że dzisiejsza cywilizacja zdecydowanie jakby zmusza nas do takiego wartościowania bardzo niezwiązanego z przeszłością. To znaczy, kiedyś chyba tak nie myśleli w ogóle, nie wiedzieli, że można tak myśleć. To znaczy, w liczbach, w rekordach, w wielkościach ilość kapłanów spada, kościół zanika. No to są rzeczy, które dzisiaj powszechnie media chcą nam wmówić, a rzeczywistość chyba jest po prostu inna. Czyli po pierwsze, nie jest tak źle, jakby się wydawało. A więc myślę, że podobnie jak Kościół ma obietnicę Chrystusa, że będzie trwał zawsze, myślę, że i kapłaństwo taką samą obietnicę ma. W tej obietnicy nie ma obietnicy dotyczącej liczby, więc pewnie jakby zeszła poniżej 12 na cały Kościół powszechny na całym świecie, to też nie byłoby nic nadzwyczajnego, od tego się zaczęło. Przypomnijmy też taką banalną prawdę, często przywoływaną przez wielu dyskutantów, że wśród tych pierwszych 12 było przynajmniej jeden, który zdradził na pewno, a kilku, którzy się wahało, a wszyscy, którzy uciekli, prawda? Więc to kapłaństwo przeżywało od samego początku problemy, ale w związku z tym myślę, że co do jego przyszłości należy być spokojnym. Można chyba dyskutować co do modelu kapłaństwa, to na pewno. I o to chodzi, jak rozumiem. Myślę też, że zaprosiłeś mnie jako diakona, dlatego że ten diakonat dzisiaj, diakonat stały, troszeczkę nam takie nowe światło nam pozwala wprowadzić do tej dyskusji, do wizji kapłaństwa. I tak, żeby oddalić może się od tych doświadczeń zachodnich, bo są zupełnie inne, to wiemy, tam mamy naprawdę problemy zachodnioeuropejskie. Tam są problemy, brak kapłanów, w Niemczech znam dekanaty, gdzie jest ksiądz dziekan i nikogo więcej. I ten biedny dziekan w ciągu niedzieli tam objeżdża ileś parafii, po jednej mszy sprawując w każdej z nich, a na co dzień na przykład właśnie diakonie, zresztą wielu Polaków tam posługuje jako pełniący funkcję w zasadzie proboszcza, bo oczywiście proboszczami nie są. Więc tamte problemy wyglądają troszeczkę inaczej. W Polsce mamy taką ciekawą sytuację, że diakonat stały, który zdecydowało się odważnie bardzo, to trzeba przyznać, chociaż jakiś czas już minął od tych pierwszych święceń w kolonii, to chyba około 50 lat nawet, jednak mimo wszystko odważnie wprowadzono ten diakonat stały, on się powoli rozwija. Co prawda jest nas 5 w tej chwili w Polsce, ale niektórzy mamy aż 5, prawda? Różnie to można nazywać, ale już poważnie mówiąc, jakby ten diakonat w Polsce ma po Soborze Watykańskim II pierwszy raz w całym Kościele powszechnym możliwość jakby wejścia w życie Kościoła w myśl ojców soborowych. Dlatego, że rzeczywiście większość tych diakonów, tak jak powiedzieliśmy na zachodzie Europy, ale i w Ameryce, w obu Amerykach, w innych częściach świata, jakby troszeczkę zastępuje kapłanów, czy zapycha te ich braki. I to nie jest dobrze. Znaczy, na pewno nie o to chodzi.
I w związku z tym polskie doświadczenie na razie bardzo malutkie, mizerniutkie i takie liczone na palcach jednej ręki, ale myślę, że już coś pokazuje. Pokazuje właśnie możliwość odciążenia naszych polskich kapłanów od tego, co nie jest niezbędne dla ich bycia kapłanami. A więc model kapłaństwa, bardzo konkretna sprawa, jeżeli w jakiejś parafii ktoś przychodzi na przykład do zakrystii podczas poniedzielnej mszy i mówi, a takie rzeczy wiemy, znamy z doświadczenia, przychodzi i mówi, bardzo przepraszam, nie, spóźniłem się, nie byłem, ale bardzo bym prosił o spowiedź. I bardzo często odpowiedź, i to wcale nie mówię tego złośliwie, no to brzmi po prostu, no, przepraszam bardzo, ksiądz mówi, nie mam czasu, muszę kancelaria, muszę to, muszę tamto. Proszę przyjść w określonych godzinach. Tak, mamy dyżury oczywiście. I dla nas to jest w zasadzie, no właściwie rzeczywistość taka, no codzienna. Tymczasem, no gdzieś podświadomie my czujemy, że coś jest nie tak. To znaczy, mimo tej wielkiej liczby kapłanów, taka sytuacja się zdarza i to nie jest dobrze. I teraz jeżeli diakon, czy świeccy w ogóle, by przyjęli jakąś część obowiązków kapłańskich, którymi kapłani są zawaleni w sposób nieprawdopodobny, no to byłby pewien ideał. Ksiądz powinien na każdą prośbę w zasadzie powiedzieć tak, oczywiście. No tak, ale to wymaga zmiany dwóch rzeczy. Znaczy, po pierwsze sprawia zmiany organizacyjnej, żeby on miał siłę i był w stanie, nie miał w pamięci 100 rzeczy, które ma właśnie teraz zrobić. A druga sprawa zmiany mentalnej. Mentalnej, bo prawda, jedna z nielicznych świętych rzeczy w Kościele w Polsce jest godzina 13 obiad. O 13 nie załatwimy kompletnie nic. Jak Polska długa i szeroka. No, na co dzwonić na przykład gdzieś, bo nikt nie podnosi od kurii po parafię. Oczywiście, od kurii po parafię w małej wiosce. Więc i naprawdę nikt mi we mnie nie wmówi, że to zawsze wynika to wyłącznie z nadmiaru obowiązku. Tylko to jest święte, a to, że właśnie ktoś może mieć akurat potrzebę, no to niech przyjdzie później. Ale to jest kwestia mentalna, bo to jest jakby, bo niby wszyscy mówią z księżmi na czele i bardzo słusznie, że to nie jest zawód, że jest to powołanie, znaczy no, dziś mówimy ogólnie w dużo szerszym sensie powołanie, ale tutaj to jest wyraźnie rozróżnienie, to nie zawód, tylko powołanie, no ale równocześnie zachowują się tak, wielu z księży zachowuje się tak, jakby to był zawód. I godziny urzędowania, jak się przychodzi do urzędu jest po 15, to się nic nie załatwi. To jest naturalne, nikt nie oczekuje, że urzędnik będzie siedział do nocy, a od księdza oczekuje. Natomiast często tego nie ma, więc jakby wydaje mi się, że sprawa nie wynika wyłącznie, znaczy nie kończy się tutaj na kwestiach technicznych. Z całą pewnością mentalność jest absolutnie na początku tego problemu i pewnie cała większa część tego problemu przez zmianę mentalności powinna się, czy dokona się. Ojciec Święty Benedykt XVI niedawno podczas spotkania z rzymskimi kapłanami o tym dużo mówił. I między innymi przypomniał, że takim pojęciem bardzo ważnym jest metanoia, o której my mamy mówić, znaczy my, ludzie wierzący, mamy mówić podczas spotkań z innymi, czy rekolekcji, tak jak w tamtym wypadku. Przypomnijmy, ta metanoia dotyczy przemiany, prawda? Przemiany myślenia. Kapitalny zresztą przykład dał Ojciec Święty, bo pokazał, że dzisiejszy człowiek, który uważa się no, prawie za wszystko wiedzącego, rzeczywistością nazywa to, co tak naprawdę no, ten zewnętrzny świat mu jako rzeczywistość pokazuje, głównie media. Natomiast chodzi o przemianę tego myślenia w taki sposób, żeby zobaczyć tą głębszą rzeczywistość. Troszeczkę to tak naokoło odpowiadam na to, o co spytałeś, nad czym rozpocząłeś naszą rozmowę, że ta metanoia wbrew pozorom może bardziej czasami dotyczyć, czy powinna być skierowana do kapłanów, do duchownych, niż do świeckich, do tych, do których oni mówią. I myślę, że Ojciec Święty Benedykt XVI, zresztą Paweł II też o tym mówił, powinniście być świadkami, prawda? I to jest chyba dzisiaj też ten problem. Wciąż dotykamy tej mentalności, że chyba jednak bardzo wielu kapłanów bardziej chce być nauczycielami, może w dużej części też urzędnikami, a nie świadkami. Gdzieś tutaj chyba dotykamy tego problemu i jeżeli o tą mentalność chodzi, to tu mógłby widzieć problem. Nie w tym spadku powołań, tam z różnymi innymi sprawami. No tak, z całą pewnością trzeba zmienić mentalność. No właśnie, ale jak to zrobić? Myślę, znaczy, nie zrobić, znaczy zrobić, przepraszam, to jest, ja wiem, że to jest niemądre pytanie, bo zrobić, to znaczy tak jak zrobimy i już, bo to oczywiście nie w ten sposób, tylko tak wiem, jak się na to zabrać. Myślę, że jeżeli zrozumieć można
brak pewnego tematu w dziennikarzach czy w mediach, którzy z zewnątrz zajmują się Kościołem, o tyle mnie dziwi, że nie występuje ten temat w naszych wewnętrznych rozmowach. Myślę o modlitwie, myślę o tym naprawdę pierwiastku nadprzyrodzonym, który jakoś tak dziwnie, nawet w opozycji, w jakiejś dyskusji przez duchownych nie jest podejmowany, przynajmniej rzadko, bo oczywiście są tacy. Myślę, że tutaj zdecydowanie trzeba mówić dużo o modlitwie, dużo o łasce. Świadomość powołania, nie tylko duchownego, ale każdego z nas ochrzczonych, no musi gdzieś zahaczać o tą modlitwę. Bez tego się nie da. Ja osobiście mam doświadczenie takie, że każdy sakrament niesie ze sobą pewną łaskę. Łaskę sakramentalną. O niej się uczymy, o niej na lekcji religii pamiętamy pewnie, że tam siostra czy ktoś nam mówił, ale w praktyce ona gdzieś tam zanika. I myślę sobie, że na przykład tak jak są problemami te rozwody czy problemy małżeńskie, bo ludzie nie korzystają z łaski sakramentu małżeństwa, tak samo te problemy, nawet nie chodzi o te odejście od kapłaństwa, ale te problemy w realizacji na co dzień, byciu bardziej urzędnikiem, polegają na braku wiary w łaskę sakramentu święceń właśnie. I tutaj no tylko apelować, modlić się i mieć dużo spokoju, dlatego że ja myślę, że to nie jest tak, że kapłaństwo, jak my tutaj coś zawalimy, to będzie nasz jedynie osobisty problem. Kapłaństwo jest bezpieczne, tak sądzę. No, tym bardzo optymistycznym. No, tym bardzo optymistycznym, pełnym nadziei wręcz, bo to nie jest kwestia optymizmu, ale pełnym nadziei, no to chyba dobry koniec. Jedno zdanie na koniec. Często słyszymy o takich złych przykładach i różnych wyciąganiu tam. Ja na przykład przez całe życie, no niestety, nie spotkałem żadnego księdza, którego bym mógł pokazać i powiedzieć, jak on mógł, albo wspaniałych kapłanów, mało się o nich mówi. Kapłaństwo jest bezpieczne, myślę. Wspaniale, oby tak było naprawdę. Dziękuję bardzo.